Dobra. Kuchnia. O, tutaj. Dziecko sobie wszędzie znajdzie zabawę. Czyż to nie piękne? Nawet na pogrzebie. No naprawdę. Dobra, tutaj tak samo jak tam. Po prostu nad papą 20 cm masz tą granicę. Tu pewnie też będzie. O, 65, no to nieźle. 30 w samym rogu. O, a tu już jest suchutko, nawet poniżej podłogi. Tu 6 dyszek. 26 już jest nawet pod papą chyba. 24 i wyżej będzie już sucho. 28, no nie. 27. 27. Ale 20 to już są sucho. Tu jest jakiś przewód wentylacyjny, więc wylejrzej pewnie będzie sucho. 75. Nie, bo to jest zabezpieczenie. Tu już masz 30. I wyżej już będzie sucho pewnie. 28. No, bo z kanalizacji wyłazić. Szczury bytują w kanalizacji. Tutaj relatywnie sucho. Tu na przykład wyłaził skurczybyk z tego. Zatkałem to puszką na razie, ale powinienem to porządnie zalać betonem. Szczur miał mokro tam. 75. Czyli to trzeba, czyli tak. 60. Okropne zwierzęta, żeby w takim świecie żyć. No, najgorsze pod tym względem są delfiny. One dopiero w Wilbacie żyją. No ale mam na myśli, że wiesz, na co wiesz, co się dzieje w kanalizacji. No to, znaczy, domyślam się. Po prostu to jest, no... Nie zrób sobie krzywdy tutaj. Nie, nie chcę zrobić krzywdy. O, tu masz się tak samo jak tam. Niżej jest sucho, tutaj w tym miejscu jest max. 7-8 dych i wyżej już spada. No tak, no bo cegła pije do pewnego momentu, wiesz. Tak, ale czemu nie leci to w dół? Zobacz, 70 też tutaj sięga. No tu już zaczyna spadać 60. Czekaj, i oto 4 dyszki. Czyli dotąd jest. Tu już 3 dyszki, wyżej będzie 2 dyszki. Ale cegła jest bardzo dobrym materiałem do iniekcji. Najlepszy, to jest pierwszy. Wiesz, jeżeli chodzi o cegłę, to jest materiał, który najlepiej na tej metodzie. Coś ci się zaczepiło do głowy. Pajęczyna ci się zaczepiła. Czuję. O, tu jest duża różnica. Tu jest 100, a wyżej już jest 50. Czyli tutaj papa pełni swoją rolę w miarę poprawnie. Jak mi to wyślesz? Na YouTubie wystawię. I sobie na spokojnie pospisujesz, porobisz mapy. To może tak nie będzie potrzeba, ja tego nie będę przeszkasował. Tu jest blisko 100. Nawet się pokazała 100. A nad papą już 4 dyszki. 4 dyszki. 30 i już sucho w miarę. 30. 22. Czyli tutaj do tego poziomu jest wilgoć, wyżej już nie. Tu mamy 36, blisko 100, a nad papą 40. 34. 30. 30. 27. No już sucho. 27. 27. 26, to tu już pewnie będzie 22. Nie, no 4. Dobra. Ta ściana była? Nie. Już przy drzwiach? No bo to najwyżej zrobię jeszcze raz i zobaczysz, na ile są powtarzalne te wyniki. To ostrożnie, żebyśmy się nie zatrzasnęli w kuchni. 80. 80. Nad papą 40, czyli nieźle. 20 już na tej wysokości. No, przedpokój, jeszcze nie było przedpokoju, więc można, chociaż ta ściana, niby od drugiej strony była ta ściana robiona, nie? 4 dychy, to już jest tylko nad papą, 50 i 30 i wyżej pewnie już będzie w dół. No. 17 nawet, proszę, proszę. Sucha ściana, owiewana z obu stron. Dobra. To jest pewnie dobre miejsce przy samym wejściu. 7 dych. 40, 41, 28, czyli już leci w dół, 22, w końcu się wywrócisz i 20, dobra. To wsią. Poczekaj, to jeszcze tutaj ten rożek. To jest moim zdaniem bardzo mokre, bo to nawet po kolorze widać. No, powinno tak być. Zweryfikujmy. No ale widzisz, tutaj tylko 6 dych, chociaż no wszędzie indziej jest
Tu 35, już jesteśmy nad papą, nie? 35, 36, 38, 35, no i już spada. Jakieś 50 cm. To już dwie dyszki są. Okej. Okay.